Halo, halo, hej, cześć, siemano, święta zbliżają się tutaj wielkim krokiem. Ale zanim zaczniemy, chciałbym was serdecznie zaprosić na moją grę na Robloxie. Jakiś czas temu stworzyłem symulator, gdzie zbieramy monetki oraz otwieramy jajka i dropimy pety. Gra nazywa się Pet Universe, link do gry macie w pierwszej linijce opisu i wbijajcie koniecznie, aby zdobyć topkę. Kolejny update gry już wkrótce. Więc ja stwierdziłem, że sobie zagram w taką zacną gierkę jak właśnie Christmas Race Clicker. Jest to taka typowa gra typu clicker, gdzie poruszamy się i zbieramy właśnie coiny. W tym wypadku taki jest świąteczna gra, taka racer, gdzie właśnie będziemy zbierali coiny i ulepszali naszą postać i będziemy coraz szybsi, bo jak na razie jestem tak gigantycznie wolny, że ja nie wiem, czy cokolwiek będę mógł tutaj zrobić, tak szczerze mówiąc. Jak na razie tutaj dreptam dosłownie. Czy uda mi się do tej dwójki dobiec? Mam nadzieję, że tak. I mam nadzieję, że też jakaś fajna tutaj liczba lajków została zostawiona. Co my tutaj mamy, jeżeli chodzi o sklep? W międzyczasie sobie popatrzę, co tutaj jest w ogóle. Mamy tak, mamy ogólnie różnego rodzaju boosty oczywiście. Za robuxy i nie za robuxy. Mamy monetki, mamy 2500 monet za 29 robuxów. Kusząca propozycja, ale nie skorzystamy. Mamy również pety, czyli to, co mnie interesuje najbardziej, bo ja jestem gigantycznym fanem petów. I no naprawdę, powiem wam szczerze, że jeżeli jest gra z petami, to jestem zawsze wielkim fanem. Co my tu mamy jeszcze? Szukam w ogóle, czy tutaj są jakieś kody. O, są kody twitterowe, jak najbardziej. Więc myślę, że za chwilę tutaj poszukam jakiegoś fajnego kodu. I oczywiście klasycznie sobie go wpiszemy. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy sklep, a to już byłem, to nieważne. Mamy odrodzenie, to chciałem zobaczyć. A więc okej, okay, mamy jeden rebirth za 37,5 tysiąca tych monetek. Czyli no jeszcze długa, długa droga do tego. No cóż, generalnie gra jest taka całkiem nowa, o czym też świadczy dość mała liczba graczy. Czy ja w ogóle to jakkolwiek chociaż do tej dwójki dobiegnę? Pewnie to jest kwestia tego, że wyścig już się zaczął, a przed wyścigiem zawsze w tego typu grach się klika, żeby być szybszym. Ale fajnie by było chociaż tą dwójkę zdobyć, te dwie monety chyba. Tak mi się wydaje, że za to będą dwie monety. Raczej nie więcej zdecydowanie. No i co, idziemy sobie tutaj do dwójki. Idziemy. I będzie. Ile za to dostanę? Dwie monety tylko? Dwie monety, przecież za te dwie monety ja tutaj nic nie kupię, kompletnie nic nie kupię. No nic, jakoś sobie myślę, że poradzimy. Ewentualnie zakupimy jakiś pakiet robuxowy. Ja bym chciał do tych jajek dojść, ale no jakoś tak z tą prędkością to chyba się nie uda za bardzo. Dobra, klikamy i teraz powinniśmy być o wiele szybsi niż poprzednio, tak mi się wydaje. O, widzę, że tutaj szału nie ma. Jesteśmy szybsi, ale no tak średnio. Ile kosztuje najtańsze jajko? Czy ja mogę w ogóle tutaj kupić? Za mało waluty. Nawet nie wiem. O, tutaj są, muszę przyzumować. Za 5 monet jest jajko. Ej, to nieźle. To ja myślę, że sobie zakupimy jakieś robuxy i polecimy z jakimiś tutaj lepszymi jajkami. Dobra. Zakupiłem sobie trochę robuxów, a w zasadzie to wypłaciłem z naszej zacnej grupy. I co? Zakupimy sobie coiny, 2500 coinów, tak na dobry start, bo tak to my nigdy nie zaczniemy. I kupmy sobie od razu jajko za 2000. W ogóle to jest słonik, jaki uroczy, uroczy tutaj ten bożonarodzeniowy słonik świąteczny. Dobra, lecimy z tym jajkiem i co my tu mamy? O, elf niedźwiedź rzadkie. Na elfa niedźwiedzia było 21% szansy, spoko. No to co, weźmy sobie tego elfa niedźwiedzia, wyposażmy. On nam daje współczynnik 7... Znaczy mnożnik razy 7, jeżeli chodzi o kliknięcia. Mamy jeszcze 500 monet, no to co, jedno jajko to. Co my tutaj mamy? Kolejny rzadki, też Santa Bear tutaj. Santa Bear na 20%, spoko. Mamy jeszcze 150, tak kilka jajek takich potwieramy, rzadkie. Ile mogę mieć petów maksymalnie? 3 czy 5? To różnie bywa. 3, no to w sumie w sam raz mamy. Wyposaż najlepsze. I tak aktualnie wyglądają nasze pety. Wyścig akurat się kończy, więc zaraz zobaczymy, jaki mnożnik będziemy mieli z tymi właśnie nowymi petami. Idź kupić zwierzaki 10 sekund. No fajnie, przy takim tempie to można nieźle kupić. Możemy też dostać skrzynkę grupową, jeżeli jesteśmy w grupie. Co prawda dopiero teraz zobaczyłem, ale nieważne. Klikamy. Uwaga, klikamy szybko. No widzę, że jest znacznie lepiej na pewno niż poprzednio. O, już widzę, że jesteśmy o wiele szybsi i nie będziemy tak zamulali jak w poprzedniej tutaj partii. Dobra, jest git, widzowie. Dobra, 5 sekund, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, lecimy. Przygotuj się do gry. O nie! O nie! Przewróciłem się, co jest grane. Dobra, lecimy. W ogóle jesteśmy najlepsi na serwerze. To oznacza tylko jedno, że w tą grę gra bardzo mało osób. No ale no nic, nieważne. Mamy tutaj 4, jest git.
Swoją drogą mam nadzieję, że ta muzyka nie jest na copyrightsach. Jeżeli słyszycie inną muzykę niż świąteczną, to znaczy, że tamta muzyka była na prawach autorskich i ją w montażu wyciąłem. To taka informacja. Dobra, lecimy. 20 tych, 20 monetek, coraz bliżej. Ja tutaj biegnę szybko, mamy 1,5 minuty. No i w sumie opłaciło się kupić te 2,5 tysiąca monet, bo bez tego to byśmy chyba, nie wiem, za 1 000 000 lat dopiero osiągnęli taki poziom. Dobra, lecimy dalej. Mamy tutaj 60 poziom. Sprawdzę przy okazji, jakie są jeszcze ciekawe game passy. Mamy 2 razy prędkość. Czy mogę mieć tutaj więcej miejsca na pety? Chyba nie, I guess. Nie możemy mieć, szkoda. Szkoda, bo myślałem, że będziemy mogli, załóżmy, z 5 ich tutaj założyć i byłoby znacznie lepiej. Jestem pierwszy na serwerze, normalnie szał. To oznacza jedno, że ta gra nie jest za bardzo popularna. Ale ja na przykład lubię grać w gry mało popularne, bo wtedy jest łatwo wbić topkę, więc polecam serdecznie wszystkim grać w gry mało popularne. Możecie wtedy łatwo wbić topkę i osiągnąć fajne wyniki, że tak powiem. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy 40 sekund do końca tego wyścigu. Ja tutaj widzę, że mamy tutaj już coraz bliżej kolejny poziom. To jest za ile? 400? Dobrze widzę? Chyba tak. Albo i nie? Nie, za 500! Za 500 coinów, to nieźle. Ja bym za 500 monet, ale mnie to jedno i to samo. Dobra, 20 sekund do końca wyścigu. No i co? Myślę, że za te 900 monet będziemy mogli stworzyć to jajko chyba za 500. Czyli będziemy mogli mieć jeszcze lepsze pety w kolejnym tutaj wyścigu. Mamy też jakieś prezenty. O, darmowe monety! Ile dostałem? 100 chyba, 100 monet. No w sumie spoko, to nie musiałem tych robuxów wydawać. Teraz mam takie sadgel trochę, no ale nic, trudno. Dobra, zyskaliśmy 1000 monetek podczas tego wyścigu. Idź kupić zwierzaki, no chciałbym kupić zwierzaki. Tylko problem jest taki, że jestem taki wolny, że tutaj no niewiele mogę zrobić. Dobra, klikamy. Teraz może kupić jakieś lepsze jajco, sprawdzam. 50, tego nie chcę, 2350, dobra. Kupimy sobie po tym wyścigu za 2000 jajko. Taki mam plan zacny. A tymczasem szybko tutaj klikamy. 4, 3, 2, 1 i lecimy. I ta gra jest naprawdę bardzo fajna i bardzo mi się podobają te pety świąteczne. Naprawdę są giga fajnie zrobione, giga urocze to wygląda. Więc no, a przy okazji, jeżeli chcecie mieć fajne świąteczne pety, to również na mojej grze, na Pet Universe, wypuściłem limitowane jajko świąteczne. Link do gry będzie w opisie, jeżeli nie zapomnę go dodać, bo ja to lubię zapomnieć właśnie dodać tego typu rzeczy. Dobra, lecimy sobie z wyścigiem, a zobaczymy sobie z tej kamerki, jak popylamy tutaj naszym piesełem i naszymi tutaj trzema uroczymi petami świątecznymi. 1,5 minuty do końca wyścigu. Ej, jakiś chłop mnie tu wyprzedził, musimy go jak najszybciej wyprzedzić. Może się tutaj, nie wiem, na zakręcie rozbije czy coś, nie wiem, nie mam pojęcia, ale mam wrażenie, że jestem coraz bliżej jego, mam nadzieję. Mam generalnie takową nadzieję. Dobra, szybko, do 60. Do 60 tutaj jak najszybciej musimy dobiec. Uda mi się? Pewnie, że mi się uda. Mi by się miało nie udać. Dobra, mamy tutaj minutę do końca wyścigu. Jak najszybciej trzeba dobiec. Jest git. Czy ja mogę odebrać kolejny prezent? Mogę. Kolejne monety. Tym razem chyba 200 monet odebrałem. Ej, to w sumie rzeczywiście niepotrzebnie kupowałem te monety za robuxy, ale nieważne. To dla was wszystko. Widzicie, ja tutaj się poświęcam, wydaję olbrzymią ilość robuxów, a tak naprawdę tylko 20 kilka, no ale no nieważne. W sumie to całkiem niezły start jest za te 2,5K. Chociaż z drugiej strony to taka też trochę gra pay to win, bo jak sobie tak 100K kupicie na sam początek, no to wiecie, no to tak no średnio bym powiedział. Z tak z ciekawości, ile jest ten robuxów za 100K? No szczerze mówiąc, to nie jest dużo robuxów. To nie jest dużo robuxów, 899, jeżeli chodzi o taką dużą kwotę. Więc no tutaj idzie łatwo z tego co widzę wydać te robuxy. Dobra, 500 będę miał, czyli uda się otworzyć jajko za 2100 monet. Więc spoko, jak najbardziej spoko. Mamy tutaj 4 sekundy, 3, 2, 1, koniec. Dobra, koniec wyścigu. Ja bym chciał tutaj otworzyć jako za 2000 i jakoś fajnie sprogresować sobie w tej gierce. Jeszcze na tutaj na dzień dzisiejszy. Przekali sobie klikniemy, to szybciej będziemy chodzili. To było to jajko, 2000, kolejny za 15. Dobra, chciałbym coś rzadkiego, ale znajdę moje szczęście. Epic, wiewiórka elf, 12% na nią było. No i to spoko wyszło w sumie. Dobra, szybko tutaj pety wyposażam
i lecę biegać dalej w naszej tej świątecznej grze. Myślę, że kolejny odcinek z tejże zacnej gry pojawi się już wkrótce.